Pani dyrektor, jaki był ten tegoroczny polonez i ile par zdecydowało się go zatańczyć? Polonez jak każdego roku był wyjątkowy. Zatańczyło go 60 par, 120 młodych ludzi. Rzeczywiście, no cóż powiedzieć, wyjątkowy jak każdego roku. Jaka jest rola dyrektora? Czy dyrektor tylko troszeczkę się przygląda, a może się nie powinien przyglądać, tylko obejrzeć poloneza podczas studniówki? Dyrektor się przygląda, może tak, uczestniczymy w próbach, no bo też chcemy zobaczyć, wesprzeć, uśmiechnąć się. Natomiast przeżywamy to każdego roku i bardzo osobiście. To nie stres, to raczej takie pozytywne emocje. Musimy być, musimy widzieć, ale i też dzieci mają motywację. Rozmawiamy tutaj z uczniami, niektórzy mówią, że no, nie do końca się uczyli w czasie ferii, nie do końca tak spożytkowali czas. Jak pani dyrektor myśli, czy oni tylko tak blefują przy kamerze, czy może faktycznie troszeczkę dali sobie luz? Ja myślę, że mówią prawdę, bo trochę tego luzu trzeba. Trzeba odpocząć. Przed nimi 81 dni naprawdę ciężkiej pracy. I nie dziwmy się, jeśli odpoczywali, to słusznie, ale od poniedziałku, tak jak powiedziałam na początku, będą w szkole. To może było takie pytanie pół żartem, a teraz całkiem poważnie. Tak z punktu widzenia nauczyciela, pedagoga, co się dzieje z uczniami w ostatniej klasie liceum, tuż przed maturą? Czy widać tą większą dojrzałość? Co się dzieje? Więc tak, do studniówki, to jeszcze sobie nie zdają z tego sprawy, w którym są momencie pewnie, ale myślę, że od poniedziałku, jak wrócą do szkoły, to uświadomią sobie, że to jest rzeczywiście 81 dni i chyba wezmą się bardzo do pracy. Jednak ta świadomość i zbliżającej się matury przyjdzie, prędzej czy później przyjdzie. Studniówka to też troszeczkę taki modowy wyścig zbrojeń. Troszeczkę fryzury, kreacje i tak dalej. Czy grono nauczycielskie też stara się coś podpatrzeć, coś wymyślić ciekawego, nowego, jeśli chodzi o modę? No dziewczyny rzeczywiście zdecydowanie przepiękne kreacje. Widzieliśmy to podczas poloneza. Jeśli chodzi o nauczycieli, no myślę, że otwiera się szafę i się zakłada to, co się ma. Ja myślę, że oni są tutaj najważniejsi dzisiaj, raczej nie nasze tendencje modowe. Sukienki dziewcząt są rzeczywiście rewelacyjne. Moda w tym roku, czerni, koronki, rzeczywiście jest na czym zatrzymać się. Natomiast jeśli chodzi o nauczycieli, to myślę, że nie do końca tak te trendy modowe, bo raczej chyba jednak ta stonowana klasyka w naszym wydaniu wystarczy. Uczniowie mieli różne sposoby na spędzanie ferii. Ktoś pewnie był na nartach, ktoś się uczył. A jak ferie spędzała dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego? Więc tak, 5 dni urlopu miałam. Troszkę wyjechałam, troszkę odpoczęłam, ale to było 5 dni plus sobota. Od poniedziałku jestem w pracy i nie narzekam. No szkoda, jak tych dzieci w szkole nie ma, bo ona taka pusta jest. Wracajcie pierwszego w poniedziałek. Pragnę złożyć także na ręce wszystkich rodziców. Bez waszego wkładu, pomocy i pracy dzisiejszy bal nie odbyłby się. To dzięki wam, drodzy rodzice. Jak to jest poprowadzić początek studniówki, powitać wszystkich gości? Czy uginają się nogi ze stresu? Trochę tak. Jest stres, jak z różnymi tego typu uroczystościami. Trudno jest trochę przemawiać do ludzi wobec tłumu. Jest trochę stres. Nie lepiej było stać z boku, popatrzeć, jak robi to ktoś inny, na luzie? Stres jest, ale jest motywujący i uważam, że zagrzewa nas jeszcze do lepszego wykonania tego, co mamy rzeczywiście wykonać. Rozmawiajmy o luźniejszych tematach. Czy panowie są dziś dostatecznie eleganccy? Czy wyglądają jak James Bond albo agenci BOR-u? No mamy wyjątkowo przystojnych panów, więc we wszystkim wyglądają świetnie, świetnie się zachowują, no i są dla nas dobrymi partnerami do tańca. Podobno wyglądacie okej. Okay. Więc rodzi się pytanie, czy panie komplementują, czy pochwaliły? Myślę, że jak najbardziej, ale też mówią prawdę. Jak to jest z tą modą? Widzę, że czarne kreacje, bordowe, czerwone. Czy sukienka nie może być zielona albo różowa? Oczywiście, że może. To jest kwestia gustu, ale pamiętajmy, że to, co jest w modzie, jest zawsze najbardziej rozchwytywane. Wszystkie panie praktycznie przechadzają się tutaj w szpilkach, czy faktycznie przetańczą całą noc w tym obuwiu, czy być może oszukują i tak naprawdę za pół godziny, gdy znikną kamery, założą papucie? No podejrzewam, że byłoby to niemałe zadanie przetańczyć całą noc w wysokich szpilkach. Myślę, że nie każda sprosta temu zadaniu i pewnie niektóre pozdejmują te buty. Damy radę. Myślę, że damy radę. Jakie były te ferie, które mijają?
Czy uczyliście się, czy myśleliście tylko o studniówce? Z racji tego, że prowadziliśmy studniówkę wraz z Kubą, te ferie były dosyć pracowite, ponieważ musieliśmy się do niej szczególnie dobrze przygotować. Niemniej upływały również na odpoczynku i nauce do matury. Były krótkie. Jak taki mężczyzna jak ty radzi sobie podczas studniówki? Jak unikać tego, żeby nie spojrzeć na podwiązkę? Ojej, jest to, proszę pana, bardzo trudne zadanie i nie wiem nawet jak odpowiedzieć, bo już niestety spojrzałem na niejedną podwiązkę. Dlaczego tańczyliście w 17 parze? Dobre pytanie, bo się zgłosiliśmy do 17 pary, żeby prowadzić wężyk. Tak, to było w sumie nasze... tyle. Czy w 17 jest trudniej czy łatwiej niż w pierwszej albo drugiej? A, trudniej, ja dużo myślę, trudniej. Ja u nas myślę, jest najgorzej. Ja myślę, że łatwiej, ponieważ nie jesteśmy jako pierwsi, nie musimy się stresować. Jedno i to samo. Nie ma co się przejmować. Jak nauczyć się takiego długiego, skomplikowanego układu choreograficznego? Czy to trzeba, nie wiem, jakoś rozrysować sobie, to powtarzać w głowie? Nie wiem. Wystarczy nam pani Małachowska i pani Barbara Zańko i dokładnie. To więcej nie trzeba. To jest komentarz zbędny. Dla kogo przygotowania do studniówki są trudniejsze? Czy tak jak wszyscy uważają, dla kobiet, a może jednak dla panów, bo teraz w końcu mamy równouprawnienie. Mężczyzna też może szukać kosmetyczki albo modnego fryzjera. No, dla mnie to tam nie był problem. Ja myślę, że dla dziewczyn, ponieważ one muszą się przygotowywać, makijażystka, sukienkę trzeba szyć. Paznokcie. Albo kupować, dokładnie, paznokcie, dobierać kolory i w ogóle jest o wiele trudniej. Kto ma największy wpływ na to, jak wygląda fryzura, jak wygląda kreacja? Czy uczennica sama to wybiera, czy może rodzice wpływają na to, a może partner mówi, nie, w tym nie pójdziesz? Ja myślę, że to zależy tylko ode mnie i od dziewczyn, ponieważ no, my sobie to wybieramy, my śledzimy od października, śledziłam, jaką fryzurę będę miała, no i potem przyszła koleżanka mamy i pięknie wyszła. Mijają ferie, praktycznie już się skończyły. Jak wiele czasu poświęciliście na naukę? Ojejku. Od października się przygotowywaliśmy. Myślę, że cały czas to jakieś maturki, nie maturki były robione, więc nie ma co. No, więc więcej nie wiem, co powiedzieć. A co planujecie zdawać? Matematyka, fizyka, angielski na rozszerzeniu. I to... Ja tak samo, matematykę, ja jeszcze geografię i angielski. Ale fizyka odpada akurat. Tak. Który z was lepiej zatańczył poloneza? Wydaje mi się, że ja, bo jestem stworzony do tańca. Od dziecka przejawiałem intencje do tańców latynoskich, a kolega zazwyczaj stał po ścianą i podpierał na osiemnastkach. No ja to myślę, że to jednak ja zatańczyłem lepiej. Od lat, że tak powiem, uprawiam ten sport. No myślę, że to kolega poległ. Nie, mi się wydaje, że jednak nie. Czy partnerka bardzo przeszkadza w tańcu? Właśnie na odwrót, to ona mi prowadzi w tym tańcu. No nie za bardzo. Myślę, że było dobrze. Czy uczennice pierwszego liceum ogólnokształcącego potrafią dobrze tańczyć? No wiadomo. Najlepiej. Wydaje mi się, że najlepsze. Najlepszy rocznik, jaki był teraz. Kończą się ferie. Jak wiele czasu poświęciliście na naukę i dlaczego tak mało? Szczerze nic się nie uczyłem. Miałem się uczyć po styczniu, po Sylwestrze, ale wyszło tak, że mi się nie chciało. No i powiedziałem sobie, że pouczę się po studniówce i myślę, że dotrzymam obietnicy. Jak w takim razie ratować sytuację, skoro nie uczyłeś się w ferie? Taniec z wychowawczynią, taniec z panią od któregoś przedmiotu? Myślę, że to nie pomoże w dobrze zdanej maturze, ale z panią wychowawczynią i ze wszystkimi moimi nauczycielkami, które tutaj są, z wielką chęcią zatańczę. Thank you.
wszyscy zadajemy sobie to pytanie. Dlaczego nie tańczyłaś poloneza? No bo w sumie no na początku się tak nie mogłam zebrać, o. I tak mi się trochę też nie chciało, bo to trzeba było po lekcjach. A tak teraz w sumie żałuję. Nauczyciele krewni nie namawiali, że zatańcz to jedna taka okazja. No, tańczyłam już też wcześniej w gimnazjum i podstawówce. I tak jakoś mnie tak nie ciągnęło. Tak. Studniówka to taki przedsmak matury. Matura to wiadomo, koniec szkoły. Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w murach liceum ogólnokształcącego? No pamiętam w sumie. Wszyscy się tak z siebie wstydzili, nikt się nie odzywał. I tak dopiero jakoś poszło. Czy czuje się to, że to już prawie 3 lata, czy to minęło, zleciało jak kilka dni? Jak kilka dni, w ogóle. Wszyscy się w ogóle dzisiaj łapią za głowę, że to już dzisiaj studniówka, już... Ale czy przyłożyłaś się do nauki w ferie, czy może troszeczkę było leniuchowania? No pierwszy tydzień leniuchowałam, a drugi teraz trochę, tak. Jeszcze by się przydało trochę. Przed tobą studniówka za rok. Czy gdy dzisiaj patrzysz na to podniosłe wydarzenie, czy już łapie cię stres? No troszeczkę może łapie, ale tak nie za bardzo jeszcze. Jeszcze rok czasu, także na spokojnie. Czy dla ciebie ferie wyglądały zupełnie inaczej? Bardziej, więcej luzu? O, inaczej, więcej luzu. Dokładnie tak jak pan mówi.